Cześć, cześć kochani, znowu to ja, wasz Wojtas. Tym razem moim piórkiem będzie akurat to firmy Woodnote. Będę grał właśnie w tym odcinku tym piórkiem. Jak ktoś nie widział filmiku z piórkami tej firmy, to naprawdę polecam. Zarobista sprawa. Dobra, kolejny film z ćwiczeniami. No tutaj to jest coś takiego, że my zrobimy takie ćwiczenie dość proste. Tu właściwie mamy po trzy dźwięki. Zobaczcie sobie, jak to by brzmiało. Jeszcze raz. No, widzicie, właściwie tutaj no, nic trudnego tutaj nie ma. Uderzam pustą strunę, najgrubszą. I później tutaj hammer on, czyli hammer on i hammer on 3-5. Później gram to samo, tylko na strunie 5. Cofam się do najgrubszej. I później tutaj 5-5-0-5-7. I 4-0-5-7. I teraz cały widz polega na tym, żeby ten dźwięk właśnie był taki płynny. Bo jakby na przykład zaczynamy ćwiczyć w wolnym tempie na przykład. Dużo tutaj szumów, dużo różnych takich rzeczy, prawda? A nam zależy na tym, żeby w taki sposób to zagrać, żeby ten dźwięk był właśnie tak płynął. Tylko tak, właśnie spróbujcie sobie w ten sposób zrobić, obejrzeć filmy, które były odnośnie tłumienia. Bo tutaj cały czas tłumienie prawą ręką, tłumienie lewą ręką, to jest non-stop. Prawda, przestaje grać, ta ręka tutaj tłumi od razu i ta właściwie też palec pierwszy tutaj na tym leży. Spróbujcie sobie tak zrobić, że na przykład na jedno uderzenie metronomu mamy trzy dźwięki, czyli mamy prawda, żeby to w ten sposób osiągnąć. Widzicie, dźwięk jest właśnie taki płynny, wyraźny, tylko te trzy dźwięki są tutaj. Wiem, że to może być dla was trudne, chociażby jeśli chodzi o mięśnie, bo tutaj mamy taki motyw, że musimy te palce na tyle mocno uderzać, ten palcem pierwszym i trzecim, żeby po prostu ten dźwięk, prawda, nam na tyle mocno wychodził. No i musi być sprecyzowane, prawda, sprecyzowane uderzenie, żeby uderzyć, prawda, na progu. Druga rzecz jest taka, żeby trafić, bo jak nie trafimy, to wtedy jest jakiś taki przydźwięk i nie fajnie to brzmi. No a kolejna rzecz, że musimy też trzymać, z wysokości uderzamy, prawda, bo to nie jest tak, że mamy, tak jak na przykład w poprzednim ćwiczeniu było. Mamy cały czas dźwięki, palce się nam trzymają struny. Tutaj musimy po prostu celować. No myślę, że z biegiem czasu to wam
to wam zacznie wychodzić. No na pewno tutaj jak macie jakieś problemy, to piszcie w komentarzach, bo to o to też chodzi, żeby spróbować podłapać sam motyw i później go cisnąć na maksa, no nie? Także dobra, w razie problemów piszcie, ja spadam, zabieram się dalej do pracy, na razie.